sobotę nastąpił wielki moment, mianowicie otwarty został sklep Adriana firmy Angarten. Ogromny sklep, ponad 300 metrów kwadratowych różnego rodzaju towaru ogrodniczego. Dzisiaj jestem umówiony na wywiad z Adrianem. Dzisiaj będę tylko prowadzącym, który dowie się o Adriana, na czym polegało powstawanie tego sklepu. A nie jest to taki normalny sklep. Zaraz się dowiecie. Adrian już tam czeka do nas. Adrian już czeka. Cześć. Witam, Adrianie. Cześć. Cześć. Co to jest? Adrian z tektury? Gdzie jest Adrian? Tam gdzieś poszedł chyba. Adrian! Adrian! Wywiad jest! Gdzie jesteś? Adrian! Adrian! Nie ma go, jest tylko z tektury. Adrian! Gdzie jesteś? Adrian! Cześć, Antoni! A to ty jesteś tutaj. To jak, tak? Jak to się stało? A widzisz, no jestem. Dobrze, teraz już bez żartów będziemy rozmawiali o tym właśnie sklepie, o niezwykłym sklepie ogrodniczym. Już za chwilę. Stało jest bardzo istotne dla i naszej tutaj społeczności lokalnej i to no założyłeś naprawdę jakiś ogromny sklep. Chciałbym na ten temat z tobą porozmawiać, to nie będzie taki zwykły wyjazd. Było wielkie otwarcie w sobotę, tak. Jak był nawet pan burmistrz, była przewodnicząca Rady Miejskiej, no i był szef Pureksu i tak dalej, czyli były znane osoby w Swarzędzu, czyli jednak doceniają twój trud, jeżeli chodzi o ten, o powstanie tego sklepu, prawda? Myślę, że tak. Zastanówmy się nad pomysłem, bo przecież przedtem tak. Miałeś mały sklep, tak? Tak. Ale dużo magazynów. Poprzedni sklep okazał się niewystarczający. Powierzchnia była na tyle mała, nie było możliwości po prostu mieć wszystkiego towaru takiego, jak klienci oczekują. Także trzeba było szukać innych rozwiązań. Ale to skąd pomysł na to, żeby w tym miejscu był sklep tak duży? Miejsce jest bardzo ciekawe, bardzo fajnie usytuowane. W pobliżu mamy jezioro Swarzędzkie, także piękne widoki tutaj nas otaczają, też las w zasadzie, a z drugiej strony osiedla mieszkaniowe i hala targowa tutaj, także są też tutaj stragany, takie stoiska różne, także bardzo dużo ludzi tutaj się przewija. Czy zamierzasz doprowadzić do ekspansji w internecie, bo teraz się mówi, że niedługo to te sklepy nawet duże, stacjonarne, one będą miały problemy, ponieważ jednak przez internet się dużo sprzedaje. Zgadza się, sprzedaż internetowa coraz bardziej wypiera tą stacjonarną. Z roku na rok także zauważamy, iż procentowy udział tej sprzedaży internetowej jest znacznie większy. W tym kierunku zmierza to wszystko. Obecnie, jeśli chodzi o sprzedaż internetową, bardziej skupiamy się na asortymencie nasion, ale wkrótce ten asortyment będzie znacznie szerszy. Nie boisz się tego ryzyka, bo jest coś takiego jak ryzyko, tak? Tak. Tak, zawsze jest ryzyko, to w każdej branży jest mniejsze bądź większe, także trzeba podjąć się wyzwań. No bo w tej chwili zakładanie wielkich sklepów jest dosyć ryzykowne. Na pewno, zwłaszcza czasy, które mamy, nie sprzyjają powstawaniu nowych, tutaj tworzeniu nowych takich działalności, właśnie tego typu sklepów. Jednak podjęliśmy się tego wyzwania i działamy. Dlaczego ten sklep jest taki niezwykły, to wam mogę powiedzieć. Dlatego, że tak ogromny sklep powstał tak naprawdę pracą samego Adriana plus przyjaciele i przede wszystkim rodzina, tak? Pomagali. Tak, tak. No prawda jest taka, widzieliśmy twoją żonę, a Agnieszka, która jest współtwórcą twojego sukcesu i powinna tutaj koło ciebie w tej chwili stać. Tak. Bo wiem, że bardzo dużo wniosła do powstania tego sklepu. Tak, bardzo dużo. I bardzo ciebie wspierała, bo na pewno były jakieś chwile takie do zwątpienia, nie, że było ciężko, nie da rady. Wielokrotnie tutaj całe noce spędzaliśmy na pracy. Praktycznie ostatnie miesiące to prawie nie spaliśmy, tylko właściwie pracowaliśmy. Tutaj. Tak, no bo zwykle jest w ten sposób, że jak ktoś zakłada duży sklep, ma inwestora, tak? I wtedy bierze firmę z zewnątrz, wszystko układają, tylko płaci, a ty postanowiłeś zrobić wszystko samemu, tak? Tak, całkowicie robiliśmy sami. Oczywiście w weekendy pomagali nam znajomi, ale głównie to z żoną tutaj działaliśmy, aby to wszystko przygotować. Lubię sam układać ten towar na półkach, przygotować wszystko po swojemu, żeby to wyglądało, wyeksponować ten towar, także no bo moja ręka musi to dotknąć. Tak, bo traktujesz to emocjonalnie. Tak. Wiesz, do czego na przykład służy
ten środek, czy te nasiona jak posadzić i tak dalej, tak? Prawda jest też taka, że nie byłoby tego sklepu, gdyby nie wiedza, bo sklep może założyć każdy, ale tak. W tym przypadku ten sklep powstał dzięki twojej wiedzy i przede wszystkim ogromnej praktyce. Wiem o tym doskonale, że od samego dzieciństwa zajmowałeś się ogrodnictwem. Tak? Zgadza się, to prawda. To była twoja główna pasja i hobby, tak? Tak, ogrodnictwem pasjonowałem się od zawsze. To jaką szkołę kończyłeś? Najpierw ukończyłem technikum ogrodnicze. Od zawsze wiedziałem, że będę ogrodnikiem, od małego już, także tu nie miałem wątpliwości, że wybiorę te technikum, także ukończyłem technikum ogrodnicze. Oczywiście dalsza edukacja, no to były już studia odpowiednio ukierunkowane, czyli także ogrodnictwo. Czyli w tobie 100% wykształcenia ogrodniczego. I potem pytacie się, kto jest na YouTubie ekspertem. No, ludzie, którzy zajmują się tym, w jakiś sposób są wyuczeni, bo to do tego trzeba mieć ogromną wiedzę. I jeszcze jedna sprawa, ale trzeba mieć też praktykę. Jak najbardziej. Szukałem różnych rozwiązań, chciałem mieć jak najwięcej praktyki, także każdą wolną chwilę, nie tylko nawet w szkole, ale już będąc w technikum, poza szkołą pracowałem między innymi w Centrum Ogrodniczym. Miałem wtedy okazję pracować, zapoznać się bliżej z asortymentem, poznać jak to wszystko wygląda, zapoznać się z roślinami, akurat tam był bardzo bogaty asortyment roślin, nasiona. Także z tym wszystkim miałem okazję się dowiedzieć. Za granicą również? Tak. Później podczas studiów odbywałem wszelkiego rodzaju staże czy pracę między innymi w firmach zagranicznych, w Niemczech czy w Holandii. Współpracowałem z wieloma instytutami też naukowymi, między innymi ze szkółkami kórnickimi. Później miałem okazję przez jakiś czas pracować w Centrum Ogrodniczym, współpracować z hurtowniami ogrodniczymi. Obecnie też pracuję dla jednej z wiodących firm zajmujących się produkcją, konfekcjonowaniem środków ochrony roślin, nawozów. No właśnie, no pracujesz dla nich, to jest tak powiedziane, no może za bardzo spłuciłeś sprawę. Jesteś tam ekspertem, tak? Jesteś specjalistą, który zajmuje się szkoleniami, tak? Tak, prowadzę między innymi szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, nasiennictwa. Ponadto przygotowuję wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne, poradniki. Mnóstwo tych materiałów w internecie można też znaleźć właśnie, które przygotowuję. Także no jest tego, pracy jest mnóstwo. To wygląda w ten sposób, że jak idziecie gdzieś do jakiegoś centrum ogrodniczego, to macie duże prawdopodobieństwo, że pytacie o poradę pracowników, których szkolił Adrian, tak? Tak może być? Tak, mam też uprawnienia z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, czyli jednostki podlegającej bezpośrednio pod Ministerstwo Rolnictwa i mogę prowadzić szkolenia dla pracowników sklepów, centrów ogrodniczych. Takie szkolenia są wymagane, muszą odbyć pracownicy, którzy sprzedają środki ochrony roślin. Każdy pracownik, który sprzedaje środki ochrony roślin, musi posiadać takie szkolenie. Właśnie zajmuję się prowadzeniem też takich szkoleń. Tak, czyli wiedza, praktyka, umiejętności, nawet praca naukowa, to już jest 110% ogrodnika w ogrodnictwie. Często też doradzasz, czy odpowiadasz na pytanie niektórych youtuberów. Zgadza się. Dostaję też mnóstwo pytań od największych youtuberów z branży ogrodniczej, zajmujących się właśnie ogrodnictwem. Często oni do mnie zwracają się z wszelkiego rodzaju pytaniami. Uwaga, konkurs. Dzisiaj będzie inaczej. Oto pytanie, na które należy odpowiedzieć w komentarzu pod tym filmem. Ile dokładnie metrów kwadratowych ma sklep Adriana? Pierwsze 5 osób, których odpowiedzi będą najbliżej tej liczby, otrzyma nagrody. Każdej z nich prześlemy zestawy 5 torebek z nasionami kwiatów. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem naszego kanału. Odpowiedzi można wpisywać do czwartku 30 marca. Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie na Facebooku w piątek 31 marca. Zasady udziału w konkursie podajemy również w tekście tuż pod filmem. Miłej zabawy. Rozmawialiśmy na ten temat, tak, żebyś uspokoił troszeczkę swoich klientów, którzy tu przychodzą, bo to zawsze tam przed tym sklepikiem, potem to były takie... Taka kolejka długa i tacy ludzie tu z liściem, tak, a z tym, a z tamtym. Klienci. I to ktoś tam z Konina przyjechał, ktoś przyjechał z Kalisza,
bo ma taki problem, bo ma duży ogród, tak? Tak, zgadza się. I ma kłopoty z czymś i ty rozpoznajesz tą chorobę, tak? Tak, zgadza się, mnóstwo klientów przyjeżdżało. Czyli mogą dalej przyjeżdżać, tak? Jak najbardziej, teraz jest więcej miejsca, mam nawet miejsce przygotowane, takie kącik, gdzie spokojnie będzie można usiąść, udzielę fachowych porad, odpowiem na wszelkie pytania. I wszystko za darmo, nie trzeba za to płacić, to jest ważne. I też chciałem uspokoić, bo różnych ludzi, którzy pytają, no dobra, to będzie wielki sklep, zatrudni 5 pracowników, a on będzie siedział tam na przykład i tylko pił kawę na zapleczu. Nie, cały czas jestem z klientami. Tak. W razie pytań chętnie pomogę, można śmiało przychodzić, czy to z pędami, bo wiele osób przychodzi z listkami, z pędami, aby pomóc rozwiązać jakiś problem. Krążą legendy, które mówią, że ty wiesz wszystko o chorobach roślin, to prawda? Nie, aż tak nie, bo naprawdę jest tego mnóstwo. Ja cały czas swoją wiedzę staram się uzupełnić, bo tych chorób czy szkodników, ogólnie patogenów jest bardzo dużo. Także jasne. Cały czas trzeba wiedzę uzupełniać. Słuchajcie, nie mówi prawdy, wie wszystko. Nie spotkałem, żeby powiedział, nie rozpoznał choroby na przykład jakiejś rośliny, jeżeli gdzieś tam. Ja to wszystko obserwowałem, ja cię miałem tutaj, wiesz, to wszystko dokładnie, wiesz, no, widzę. Porozmawiajmy krótko o tej ofercie na koniec, żeby ludzie wiedzieli. Nasion? No jest około, bo w sumie w tej chwili jest ponad 2000 odmian różnych, zarówno warzyw, kwiatów, jak i ziół. 150 tysięcy torebek. Na początek sezonu tyle przyjechało. Ale już sprzedało się częściej. No już spora część została sprzedana, ale jest jeszcze mnóstwo. No asortyment nawozowy bardzo bogaty tutaj. Ile masz rodzajów nawozów? Nawozów jest mnóstwo. Mam z kilku firm tutaj, od kilku producentów te nawozy i cały asortyment właściwie z tych firm braliśmy. Kilkadziesiąt rodzajów? O, na pewno jest. Tutaj. Kilkadziesiąt rodzajów. Nawozy są zarówno płynne, nawozy granulowane w różnych opakowaniach od tych kilogramowych kartoników przez większe 2, 5 kg, 10, 25 kg, takie worki, oraz nawozy rozpuszczalne, czyli te nawozy, które bardzo szybko uwalniają składniki pokarmowe i dostarczają je roślinom. I wiem, że stawiasz na nawozy naturalne, tak? Tak. Dużą grupę stanowią oczywiście nawozy naturalne, które cieszą się coraz większym powodzeniem. Także klientom je polecamy, szczególnie w uprawie warzyw czy roślin owocowych. Oraz również środki ochrony roślin, tak? Asortyment środków też bardzo bogaty. Stawiasz na naturalne środki. Jak najbardziej w przypadku środków ochrony roślin zawsze staramy się w pierwszej kolejności klientom polecać preparaty pochodzenia naturalnego, a środki chemiczne, środki ochrony roślin traktuję jako ostateczność. Słuchajcie, ta wystawka tutaj to nie jest ustawiona przez nas, ale na przykład to jest środek naturalny? Tak, to jest środek naturalny, dobrze. Pendrakol. Ekstrakt z grejpfruta, no jak to już wiem, że ekstrakt z grejpfruta. Tak. Na mszyce miseczniki, co są miseczniki? To są czerwce, tarczniki, aha, miseczniki. One mają taką powłokę chitynową, są ciężkie w zwalczaniu. Wełnowce także występują w ostatnich latach. I to jest też środek naturalny, tak? Tak, jak najbardziej. To jest preparat całkowicie naturalny. Tutaj on akurat zawiera dwie substancje czynne, naturalne, pyretryny oraz oleje. Fajnie, czyli jednak wie wszystko. Widzicie, nie da się go zagnieć. Możemy pójść między półki i będzie to samo, dokładnie, bo ja próbowałem. Zresztą zrobimy kiedyś taki materiał, że ja na ślepo wybiorę jakąś torebkę z nasionami i jestem ciekaw, czy na każdą odpowiedź, na każde pytanie odpowiedź, co tutaj... Możemy spróbować. Spróbujemy. Dobra, to nie będzie ustawiane. Czyli tak, zapraszamy wszystkich do tego sklepu. Jeszcze zwrócimy uwagę na jedną rzecz teraz już wspólnie, ponieważ razem prowadzimy ten kanał Dwóch Wielkich Ogrodników. Ja od razu powiem, nie jestem współwłaścicielem sklepu, bo niektórzy pytają się, co masz u ciebie w sklepie. Tak. Adrian jest jego firma, jego żony firma. Ja jestem tylko człowiekiem, który prowadzi program oraz zajmuje się historią ogrodnictwa. To jest moja działka, mam swoją firmę i zajmuję się zupełnie czym innym. Od tego trzeba zacząć, więc nie pytajcie się mnie, co jest w moim sklepie, bo to nie jest mój sklep. Adrian, dziękuję ci serdecznie, życzę ci sukcesów, nie dziękuj, bo to ponoć nie należy. Dobrze. Ja wiem, że dasz radę, bo jeżeli ktoś robi coś, tak jak powiedziałem, z sercem, robi to naukowo i do tego jeszcze z praktyką, to musi się udać. Taka jest prawda. Tak trzymać. Do zobaczenia. Do zobaczenia.